gospodarstwo pana Krzysztofa współpracuje z Sano od 10 lat. Wprowadzenie systemu żywienia TMR pozwoliło na zwiększenie wydajności. Obecnie w dawce laktacyjnej znajduje się słoma, siano kiszonka, kiszonka z kukurydzy, pasza treściwa, czyli śruta zbożowa, protamilk, HP oraz profisan. Obecnie dodawany jest też wywar gorzelniczy surowy, co pozwoliło na zaoszczędzenie pasz objętościowych. Od 9 lat użytkujemy wóz Sano 5 m sześciennych z tylnym wysypem. Ze względu na to, że mamy bardzo ciasne obory, wąskie, wcofujemy, nie są przejazdowe i sprawdza nam się to w naszym gospodarstwie. Wóz sprawuje się dobrze, ma drugą parę noży, myślimy teraz o wymianie trzeciej, no ale jeszcze będą chodzić. W przyszłości myślimy rozbudowę stada, rozbudowę obory, myślimy rozwijać się.